Drama Kartkiego i Filipka. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Kartki i Filipek byli niegdyś dobrymi ziomkami. Ich wspólne kawałki na kanale Quequality cieszyły się ogromną popularnością, a panowie nagrywali wspólnie jeszcze przed Quequality. Wszystko zmieniło się po głośnej sprawie Kartkiego odnośnie przemocy wobec kobiet i od wtedy panowie zerwali kontakty. Jakiś czas temu Filipek na wywiadzie u Weroniki Woszek wypowiedział się na temat swojego dawnego kolegi i jego problemów. Słuchaj, była taka jeszcze głośna sprawa, ale nie wiem, czy ty będziesz chciał o tym mówić, z tym Kartkim. Droga, którą on wybrał i którą on zromantyzował i którą on spoetyzował bardzo mocno, to jest droga do autodestrukcji. I to jest droga do autodestrukcji w bardzo krótkim czasie. Kartki popadł w błędne koło. No i alkoholizm go niszczy. No tak naprawdę, wiesz, to jest śmieszne, wiesz, dla takiego przeciętnego odbiorcy. Seteczka i tak dalej, byki, zaczynamy rano, dzień od seteczki. Ale k***a, jakby, kiedy ty chlejesz jakby ciągle, a on chleje, no to, przepraszam, ale nic z tego dobrego nie wyjdzie. Wyszła ostatnio ta drama z tą jego dziewczyną, jakby obecną, Ajemniki, która wrzuciła do neta, że wiesz, że Kartki jest przemocowcem. Ja chciałbym, żeby, wiesz, żeby Kartki poszedł na terapię, jakby wyleczył się z alkoholizmu, przeszedł, wiesz, bardzo mocną terapię, jakby wyleczył się ze wszystkich skaz na życiorysie, które miał, bo on bardzo dużo przeżył. W nim już jest źle, a jakby uważam, że może być jeszcze gorzej. Kartki postanowił się obszernie odnieść do tych słów na swoim Instagramie. Filipek wariacie. Się, proszę kulturalnie po starej znajomości w końcu ode mnie. Jedyne co romantyzujesz to bycie aspirującym raperem, a dobrym człowiekiem, jakby to był jakiś konkurs na to, kto co wepchnie słuchaczom, a za człowieka również uważam się lepszego. Nie lubię się wypowiadać, ale nie miałem wyjścia, bo to ważny temat, który został sprowadzony do hehe seteczki. Ja na przykład nie mówię na temat pewnych osób, bo po prostu nie mam pojęcia, co u nich już długi czas. Narracja, którą słyszę już kilka lat, jest śmieszna i bawi mnie, kiedy narkomani robią z ludzi alkoholików. Nie znasz mnie, nie wiesz, czym się zmagam, jakie mam słabości, problemy, może się w coś poważniejszego, może mam problem z innego powodu, może jakbym był po prostu alkoholikiem, byłoby łatwiej. Jest miliard spraw, które sprawiają, że może być źle, a takie trywializowanie ich w internecie nie jest dobrą drogą. Kiedy ja wrzucam na story rzeczy w ciężkich stanach, robię to, bo tak czuję. Jestem artystą, jakim bym nie był, ale zawsze jednak robiłem to, co czułem i to nie ja wrzucam fotki z sopiczką z podpisem, że mam esse. Dla mnie to czasem tylko ucieczka, a czasem wszystko poza nią. Popracuj z psychologiem, idź na terapię, jeśli masz problem, to się dowiesz, że to, co robisz, nie jest okej. Jak słyszę takie wypowiedzi jak te o depresji wczoraj, zresztą też zawodnik Fame, to nóż mi się otwiera w kieszeni i jestem w szoku, jak dla niektórych świat może być prosty i zero-jedynkowy. Co do reszty, wariaty z używkami jest tak, mogą zmieść z planszy i nigdy na dłuższą metę nie mogą nam pomóc realnie. Z wieloma z was rozmawiam na DM i zostaję w różnych stanach. Czasem jesteście świadomi, czasem zatraceni, czasem zranieni. U mnie nikt nikogo nie będzie oceniał, bo każdy jest tylko człowiekiem. Zależy, jak będę czuł. A na koniec cytat, który można sobie dowolnie zinterpretować. Ja nie chcę wiedzieć, co u ciebie. Czy jest ktoś inny, tego nie wiem. Trzymajcie się wariaty i pamiętajcie, że Oldside nie odpuszcza jesieni i słyszymy się już wkrótce. Pracujemy w ciszy. Natomiast Filipek, wywołany do tablicy, odpowiedział na owe zaczepki. Drogi Kartki, dostałem na wywiadzie ponad 2 tygodnie temu pytanie od Weronika Woszek, a że w całej swojej dotychczasowej karierze wykazywałem się szczerością, więc i na to odpowiedziałem. Choć z natury takie sprawy są niewiarygodne. Jak można zauważyć, moja odpowiedź była dość dyplomatyczna i zawierała pomimo tego wszystkiego pewną dozę empatii. Domyślam się, że o ile ciśnięcie po tobie ze strony sceny, kpiące memy i hating na grupach cię nie rusza, o tyle merytoryczny punkt widzenia od kogoś, kto z tobą spędził bardzo dużo czasu, już tak. Bo nie było w tym złośliwości, a jedynie chłodna analiza. Cieszę się, że uważasz się za lepszego człowieka. Poczucie humoru, ponure, ale jakby nie było, nie opuszcza cię nawet w tych tragikomicznych wyjaśnieniach. Nieważne zresztą. To, co napisałeś, uzewnętrzniając swojego artyzmu w formie story ciężkich stanów, idealnie się wpisuje to, co próbowałem wytłumaczyć na wywiadzie z Weroniką Woszczak. Nie wiem nawet, czy musiałbym coś dodawać, bo idealnie wchodzisz na minę, jednocześnie grając na uczuciach swoim, często naprawdę zagubionym młodym odbiorcom, wzbudzając u nich celowe współczucie. Jest to taka klasyczna manipulacja, na jaką nabrał się każdy, kto kiedykolwiek z tobą obcował, wyrysł z tego, a później uznał, że droga, którą ty podążasz, jest celowa, autodestrukcyjna, w którą wciągasz inne osoby poprzez poetyzację i swój skrajny egocentryzm. Kartki, nie nazywaj mnie narkomanem, bo nigdy nie zażywałem niczego w twojej obecności. Nigdy nikomu nie wyrządziłem krzywdy, a zwłaszcza płci słabszej od siebie.
pod wpływem substancji odurzających, tudzież alkoholu. Nigdy nie podniosłem ręki na kobietę, a żadna z moich partnerek nie doświadczyła z mojej strony nawet podniesionego głosu. Ciekawe, czy możesz powiedzieć to samo o sobie? Pewnie możesz, bo twój poziom wyparcia i odklejenia jest tak mocny, że nigdy w twarz sobie nie powiesz, że jesteś damskim bokserem. Co najwyżej zmusisz dziewczynę, by skasowała story. Jak nie tę, to następną. Kartki, w przeciwieństwie do ciebie korzystam z usług psychologa i to, co powiedziałem w wywiadzie, jest podyktowane w jakiś sposób spotkaniami ze specjalistą. Gdybyś nie uważał się za mądrzejszego od każdego na świecie, może i tobie dałoby się pomóc. Jeszcze nic nie jest zero-jedynkowe. To bardzo częsta odpowiedź osób, które okopały się w swoich błędnych przekonaniach i uważają, że nie potrzebują pomocy. Zamiast tego 30-paroletni chłop woli wrzucić 10 melancholijnych story, a raz na jakiś czas coś... Bo artyzm, smuteczek i robimy muzyczkę, nic nie jest takie łatwe. No nic nigdy nie będzie łatwe z takim podejściem. Z góry przepraszam za zaatakowanie was prywatą z samego rana. Jest to temat rozdrapywany, wałkowany i wyciągany publicznie od wielu miesięcy, natomiast czułem się w obowiązku odpowiedzieć. Na sam koniec dodam, że nie było w mojej intencji rozpocząć żadnej gównoburzy. Natomiast rozmowę z Weroniką potraktowałem trochę jak wywiad rzekę, w której poruszyliśmy dużo ważnych i ciągnących się za mną tematów. Na face to face rozmawiałem o tym z Wardęgą. Teraz w mniej kulturalny sposób wymieniam się uprzejmościami z Kartkim. Dla mnie screeny z DM-ami od fanów to nie są żadne argumenty, a już w ogóle jakieś tematy z depresją. Sprytne przytoczenie wypowiedzi jednego z zawodników freakfightowych na jej temat i wrzucenie mnie do tego samego wora to po prostu jeden z przykładów, jak Kartki potrafi sprytnie grać na emocjach i odwracać kota ogonem. Ci bardziej emocjonalni i nieczytający ze zrozumieniem się na to nabiorą, że spłycam i nie rozumiem depresji. Generalnie mam też świadomość, że to nic nie da, a fani K napiszą mu w DM: Kubuś, idź na terapię lub przestań pić. Na co on odpowie: wariacie, jest dobrze, to wszyscy inni. Tak to działa od lat, aż stanie się w końcu tragedia. Jakiś czas temu odwiedziłeś dołek ze względu na przemoc domową. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej. A na wpisy Filipka odpowiedział ponownie Kartki. Jeśli za merytoryczny punkt widzenia uważamy sformułowanie chleje cały czas, nie mając kontaktu od 3 lat, to okej. Później ludzie powtarzają to w kółko, dlatego się odniosłem. Swoje za uszami mam, ale jak się waliło z kolegami gorzołem do ryja przez kilka lat, to nikomu nie wlewałem. Z tego co pamiętam, po prostu bardzo łatwo przejaskrawiać i palnąć głupstwo. Pozdrawiam mimo wszystko i powodzenia. Nie mam mocy wpłynąć na moją dziewczynę w tej i wielu innych kwestiach, co wielokrotnie już pokazaliśmy. Dodatkowo bardzo bym prosił, żebyś nie wypowiadał się o niej w takim tonie, bo to nie pierwszy raz. Bawi mnie robienie z osoby, z której kompletnie nie znasz jakiegoś przedmiotu, którym można sterować. Może u ciebie, na wiosce, nie wiem, w otoczeniu, gdziekolwiek tak jak funkcjonuje, ale nie tu. To raz. Dwa. Nie napisałem ad persona, że jesteś narkomanem, a że bawi mnie, gdy wyżej wymienieni robią z innych alkoholików. Zatem jak w twojej obecności nie... kozy, to nie powtarzaj tego dalej. Dziwiąc się, że ktoś powtarza coś, co jest równie zasłyszane. 3. Sprawy damsko-męskie nigdy nie były proste i to, co teraz piszesz, to dyskryminacja. Jeśli chodzi o podniesienie głosu, to nie raz i nie dwa. Ale kto z kobietą mieszkał, ten się w cyrku nie śmieje i ciągle pracujemy nad tym. Szybko przychodzisz do jakiejś grubej filozofii i defensywy z odpowiedzi w wywiadzie dotyczącym wody. Nigdy nie zrozumiesz pewnych kwestii, wariacie, ale może kiedyś pogadamy i mi wytłumaczysz. Jeśli sprowadzasz moją twórczość do smutnego story, to jak sklasyfikować twoją? PS, nie mów proszę na tematy, o których nie wiesz, jak na przykład to, z kogo usług korzystam lub co robię na co dzień. Jeśli masz kontakt z psychologiem, pewnie poleci ci to samo. I o czym ty w ogóle mówisz? Bardzo duża część moich słuchaczy chodzi na terapię. Jest po wielu animozjach związanych ze zdrowiem psychicznym. Temat jest mi bardzo bliski i nie staram się nikim manipulować. W przeciwieństwie do ciebie, łatwo powiedzieć komuś, że się odkleił, powtarzając te same farmazony. I proszę, nie mówcie mi, że to jakaś manipulacja z mojej strony. Siedzę sobie w lesie, robię muzykę, wrzucam smutne story, taki jestem. Ciągle mnie ktoś zaczepia, a ja się nie wypowiadam. A jak się wypowiem, to k***a jeszcze większy problem. Okej, trochę bane, ale nie jest tak, że po mnie to spływa. Jestem wiecznie zestresowany, czasem sfrustrowany, nie mogę się skupić, nie umiem się cieszyć. Ile kosztuje życie ze mną w takim stanie od tylu lat, wiedzą nieliczni i dziękuję im za to. Dodatkowo zdecydowałem się nie dzielić procesem tworzenia albumu jak zawsze, co mnie też kosztuje swoje, bo nie znam waszych reakcji. Dostaję tylko pytania, kiedy coś nowego, a taka przerwa w moim przypadku praktycznie się nie zdarza. A chcesz pomóc jeden z drugim filozof? Zadzwoń, daj namiar, cokolwiek. Ofity albo pieniążki to słuchawka z... później ciężary. Pozdrowienia, wariaty. Jak widać, panowie mają sobie bardzo dużo do zarzucenia i z pewnością jest to tylko wierzchołek góry lodowej napiętej atmosfery pomiędzy nimi. Bo jak widać, mają sobie dużo do wyjaśnienia, a to co piszą, to z pewnością jedynie ułamek zarzutów względem siebie.
Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!